Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Binding of Gothic. Będziemy sobie grali dzisiaj Listerem. Mamy już od razu item i mamy Milk, don't cry over it. Nie będziemy płakać. Nie, ja bym płakał za mlekiem. Ja bardzo lubię mleko i maślankę. Najlepsze rzeczy do picia. Znaczy, według mnie. Jest fajnie, że ten Lester ma tutaj Liberty Cup i czasem ma szansę, że nam odkryje mapę, co? I że będzie miał randomowy efekt grzybola, tak? Plus Harta ma. Okej, okay, wazimy sobie tutaj. Dużo pieniążków. Za mało jeszcze, żeby cokolwiek kupić, ale... Rozumiemy to tak. Akurat nie chciałem tego rozwalać właśnie wtedy, kiedy szarżowałeś, ale mniejsza. Dostaliśmy jedną monetę, czyli jest już naprawdę bardzo okej. Jezu. Ten to po prostu, nie wiem, motorek w dupie czy miał, czy co? Tak szybko do mnie przyleciał, aha, bo był ten żółty, nie? Dobra. Tak się zaczynam zastanawiać, dlaczego akurat Lester ma Confuse. Może dlatego, że dużo palił zielska i wiadomo, nie? Do czego pije. W pewnym sensie ma, jest to nawiązanie. Tylko, że Lester powinien mieć cały czas Confuse. Dobra, lecimy dalej. To jest boss i kamień z X-em! Smooth Rock! Nie, ale dostaliśmy przyjemne rzeczy, więc nie możemy narzekać. Dobra. Okej. Okay. Dobra, chodźcie tutaj, chodźcie. Maksymalne skupienie, bo coś to arcy ciężki przeciwnik jak arcy demo normalnie w gotiku. Dobra. Pani, że cholero, no. Dobra, przeleciał pomiędzy tymi muszyskami cholernymi. O, Tears Up, Shot Speed Up. No niestety damage up to nie jest, ale Tears Up to też nie jest zły. No też nam zwiększa obrażenia, tak? Nie możemy narzekać z tego powodu. Strzelajmy po prostu częściej, nie? Te złośliwe ogniska rozwalamy w piździec. I lecimy dalej. O, secretik. Kolejna moneta, 9. Sztym. Faith up! Nie że żadnego Faith Upa. Oj, nie, ale możemy się wrócić, wejść tutaj i... Nie. Hurre, Gothic mi pecha przynosi! Czy wy to widzicie? Czy wy to naprawdę widzicie? Normalnie to już miałbym wszystko. Żeby ukończyć dosłownie wszystko. Dobra, kolejny klucz. Biegniemy sobie tutaj. Kamień z X-em kolejny. W takim samym pomieszczeniu, co był na poprzednim piętrze. Toż to nie przypadek. Co? No nie. Nie o takie mi boby chodziło, ale mamy crawl space. I mamy tutaj. Oj, jak dawno nie miałem przejścia do Black Marketu. Naprawdę bardzo ok. Ja bym zrobił. Ja bym tutaj dokonał dealów. Ja tutaj widzę dwa fajne przedmioty. Na przykład brałbym tego i Chaosa. Ale pierw idziemy powalczyć z bossem. Przede wszystkim dlatego, żeby mieć Devil Room. Wiecie, żeby tutaj nie stracić Steam Sale. Czyli się do sklepu się nam opłaca schodzić.
Oj, oj, oj. Jakby to tutaj zrobić? Dobra, najpierw zaryzykujemy, idziemy tak. Pinny. Okej. Cieramy, cieramy w niego. Raz, dwa, trzy. Skrzydła i Judas Shadow, tak? Użyj ty gnoju. Ja pierdzielę. Ten Confuse momentami jest naprawdę zły. Dobra, no nic, idziemy rozwalić się kamień z X-em. Ewentualnie możemy wejść do sklepu jeszcze. Też nie miałbym nic przeciwko. Widzicie, jeszcze pomyślałem, to tutaj położyłem. Jeszcze dwie monety dodatkowo. A weźmy do sklepu. Weźmiemy sobie to tak. Klucza nie było, nie? Nie, jest klucz, no. Bo potem bym płakał, by mi przypadkowo mi nie wyleciało, tak? Dobra, lecimy tutaj jeszcze raz. I co by tutaj brać? Co by tutaj brać, żeby nam się tak najbardziej opłaciło? Przede wszystkim możemy zrobić coś takiego. No nic nam nie dał. Zrobisz coś? Nie. Dobra, kolejny klucz ten. Dobra, to bierzmy to i bierzmy Chaosa. Zaryzykujmy, może się nam trafią OP przedmioty. Two of Diamonds, Mega, Temperance Machine. To użyjmy tego, rozwalimy to. Jezu, pająki! Nie zauważyłem tego kompletnie tutaj. No i niestety już nic nie możemy brać stąd. To zaskakujemy niżej. Myślę, że chyba to był w miarę dobry, przyzwoity deal. Oj, jak dawno nie miałem Black Marketu, jak ja się jaram. Może jednak ten run będzie naprawdę mega dobry. Łoby. Okej. Range up. Nie, nie, nie. Tam był tylko znak iluminatów. To jest to, sobie stamtąd idziemy. Okej. Każdej grze są jakieś nawiązania. Tak szczerze. Okej. Jednak damage, aby się zdał jakikolwiek. Muszę też tutaj życie stracił. Moja mowa polska być zajebista momentami. Polska trudna język. Nie no, wbrew pozorom jest naprawdę bardzo trudnym językiem. Niektórzy uważają, według niektórych wskaźników trudności językowych, że ten polski jest cięższym językiem niż japoński. A japoński jest zaraz za polskim. Okej. Dobra, lecimy tędy. Aby to tędy droga była. Kurde. Graj rozważnie. Dobra. I teraz dzięki Chaosowi będę miał HP upa. Czemu mam bomby? Weź to rozwal pierw. Dobra. Może tutaj będzie bomba. Oby. Generowanie sobie serc. To jest naprawdę mega, mega. Tak myślę, że to będą miały nieskończone sklepy. Muszę ten item jeszcze tutaj kupić z tego sklepu. Muszę. Używamy od razu. A, czy tutaj nie było żadnej baterii? Nie, nie mieliśmy tutaj żadnej baterii. Na niższych pomieszczeniach mieliśmy. Okej. Naprawdę bardzo, bardzo okej.
item z David Roomu. Kurde, tylko że w końcu w Enter Roomy się nie pobawimy zbytnio. Dobra. To jest to, robimy to, ludzie. Przede wszystkim kładziemy bombę tutaj. Tylko pająki nam wyleciały z tego kolesia. Od tego kolesia. Bierzemy to. Malusieńki, bo malusieńki damage up, ale mamy jeszcze 3 blacharty. Okej. Dobra. 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 Jest! Jest! Dobra, nie, przepraszam. Też ostatnio za dużo grałem w Ben Fisting Derby i mi się trochę udzieliło. Dobra, wchodzimy tutaj. Za złotą skrzynkę myślę, że warto, bo to Cricket's Head mi przeważnie wylatywał. Niestety teraz nie było takiego szczęścia. Dobra, masz Confuse, jeżeli będziesz skakał w miejscu cały czas. Okej. Dobra, 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 ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Nie, my! Mleczko go tutaj rani. Jak rozlewałem mleko i po tym mleku chodziłem, to mnie to mleko nie raniło. Nie ma najmniejszego sensu. Meatbuster! Co ja pierdzielę momentami, tak sam się zastanawiam. O tym co obejrzał Meatbusterów, dawno ich nie oglądałem. Oni są naprawdę bardzo w porządku. Nie! Bardzo fajne zestawienie. Tam rzeczy, które bym naprawdę chciał. Kolejna bateria. Przecież my tutaj zaraz... życia sobie zrespimy. Ot tak. Nie to, żebym miał jakoś narzekać na to, nie? Ja jestem jak najbardziej rad z tego powodu. Okay, ci się rozwalili jeszcze na mniejsze kawałki. Znaczy widzę, że ten Decimi mi tutaj zwiększy obrażenia. Czy to jest... Tak, to jest wieżak Sardasa. Bo są wszak z wieży Sardasa. To się zgadza! No Lester miał być u Sardasa, tak? Jak miał wyjść na jego kotlinki. Miał się do niego udać od razu. Jeszcze tutaj bateria. I patrzcie, ile mamy serc, tak? Mega, mega, mega podejście. Nie mam zamiaru na nie kompletnie narzekać. Okej. Kolejny klucz, mega fajnie. Chaos w tym wypadku póki co bardzo, bardzo, bardzo mocno mi się opłacił. Lecimy tutaj. Okej, okej. Okej, no nawet fajna pigułka. Nie. To co mam jest naprawdę bardzo w porządku. Więc nie mam najmniejszego zamiaru tego zmieniać. Troll bomba, to raczej mnie nie interesuje. Mamy sklep, mamy Chaosa. To tym bardziej się opłaca chodzić do sklepu. No niestety mamy tylko 3 monety. Ale mamy bomby. Więc się wysadzimy do Nature Machine. Prawie rozładowany. Tak, jest prawie rozładowany. Trochę taki gówniany tutaj item mi się też trafił. Ale zrobimy coś takiego. I to już jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Okej, okay, teraz sobie zaraz zajedziemy tych przeciwników. Oni są spowolnieni w obrębie tego. Share. I to tam u góry jedno pomieszczenie pominąłem i tam właśnie był, tak?
Okej. Dowolę to, bo to mi zawsze mi da Angel Roomy i czy tam David Roomy. Zawsze jakieś tam itemy za free. Patrząc na to, ile sobie ser zgenerujemy, więc nawet jeżeli nasz David Roomy będą kosztować się serca, jestem nawet skłonny to brać. Ej, coś będzie fajnego, tak? Jeżeli nic fajnego nie będzie, no to dupa. Dobra, 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 chodź tutaj. Spowolniony. Okej. Fajnie to działa na te pociski, że jak one zaczynają być w moim obrębie, to one zaczynają być spowolnione. To jest mega, mega w porządku. Okej. Dobra. Oj nie, nie, oj nie, oj nie, no nie, 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 no nie, nie, nie brałbym takiego itemu wcale. Okej. Dobra. Mało brakowało, ale mamy Lamp of Call, który mi naprawdę tutaj kozacko będzie zwiększył obrażenia. Dobra, i no i nie przejmujemy się, lecimy niżej. A podrapię się po nosie. Klątwa na gry, klątwa youtubera. Cóż to za item? Bumbo! Ma być gra o Bumbo! Dziękuję. Bumbo, ale nie możesz mi brać hajsu na razie. Ja na razie hajsu potrzebuję do sklepów. W sklepie ja bardzo fajne itemy znajduję. Wszystkie josa. Okej. Dobra, to idziemy sobie dalej. Bumbo, jakie mi tutaj świetne itemy znajdujemy. Dobra karta. Ale chyba wolę to, co mam. Tak szczerze. Jak mi się uda uzbierać trochę więcej tych monet, to sobie wszystko podwoimy. A potem z tego nie skorzystam. Nie, no jak w sklepie będzie mi, będą naprawdę dobre itemy. No. Już prawie, że maksymalna ilość życia, no. Serio. Nie drzyj się. Nie drzyj się. Dobra. Lecimy dalej. A weźmy to, rozwalmy. Pupu. Gówno, kurde. To kamień z X-em. Jezusie, troll bomba. Ty też se wybuchnij. Tam w pizdziec. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Missing poster. Nie, już Delosta odblokowaliśmy. Delosta już mam wszystko ugrane. Już to wszystko jest za mną. Dziękuję. Ale nie skorzystam. Dobra. Tutaj w lewo lecimy. Może te gry Delostem. W 5 gier wszystko. Szczęście wiśni. Wtedy było w największym stężeniu. Dobra. Ja chcę już tego Isaaca Plus. Będę musiał usiąść i tego Isaaca Plus wszystkie informacje nagrać, ale dopiero potem, po świętach, bo nie mam czasu. Muszę nagrywać jakie materiały. Co mnie bardzo boli, ten odcinek za Isaaca będzie w poniedziałek. Dobra. Nawet nie wiecie, jak mi to boli. Momentami aż chciałbym być naprawdę jakimś znacznie większym youtuberem i sobie wynajmować mieszkanie, jak to większość youtuberów z topki robi. Ale niestety, żeby być w stanie coś takiego robić, to jednak jeszcze jest bardzo długa droga przede mną. Co ty, zazwyczaj jest dobry item? A zwłaszcza... Wooden Spoon! No nie, to nie było dobre.
No o ile mi się jeszcze uda, nie? Będzie trzeba próbować nagrywać więcej ciekawostek. Tak szczerze nawet myślałem, żeby nie nagrywać jakichś ciekawostek z innych gier tak totalnie. Nie wiemy, co my tutaj mamy, ale jestem skłonny nawet zaryzykować, żeby sobie... Nie zbieraj mi tych monet, dziadzie jeden. No i mi zabrał. Używamy raz, dwa. No, nie jakieś itemy marzeń, ale powiedzmy, że bidy po prostu ujdą, tak? Kurde, jakieś jak bombowo tutaj strasznie. Za bardzo bombowo. Dobra, dobra, to tutaj sobie rozwalamy na każdy kraniec świata. Okej. Okej, chodzę tutaj. Padnij! Padnij! Padłeś w powstalni! Spaghetti! Te od Sansa jeszcze. Kolejny Cup of Meat, spoko. A, jestem skłonny. Friendly Zone. Arsats up. Jeszcze sobie zrobimy tak, no. Myślę, że na to naprawdę bardzo dobrze wychodzimy. Tylko trzeba farmić sobie tych serc, jak najwięcej. Żeby się to nam jak najbardziej opłaciło. Teraz już niestety nie pamiętam, jak tutaj była lokacja. Gotiku. Ale wiecie, no, The Womb. Tak, The Womb. Kolejny klucz. Zrozumiemy niżej. Tutaj trzeba... Jesteśmy bardzo szybcy, więc musimy się jakoś szczególnie o to martwić, tak naprawdę. Tak patrzę, co mi tutaj do cholery strzela, to... Przecież ja mam ten drugą formę Cube of Meat, tak? Nie dziwi to, że Cube of Meat, jeżeli używam cały czas Book of Revelation i cały czas walczę z jeźdźcami apokalipsy, tak? I żeż ty gnoju! Nienawidzę. Czerwona arena. Okej. Dobra, włazimy sobie tutaj. Skrzyneczka i skrzyneczce mamy bardzo dużo hajsu. Dobra, bombo, zbieraj sobie. Używamy, żeby się tutaj ładunki przypadkiem nie traciły. Serca ważna sprawa, no. Przede wszystkim chcemy tutaj się bawić w David Roomy, tak? HP. Więcej monet. Bumba mi tutaj rośnie. Rośnie mi tutaj jak na drożdżach. Powinienem te gówno rozwalić i brać ten klucz i tą monetę. Ale jestem zbyt leniwy. Okej. Byłem szybki, mogę to zrobić. Okej. Jednak mi coś tutaj mi też, gotik mi tutaj szczęście przynosi, co? Okej. Raz. Dwa. Mega. Bombs are key. Szczerze, nawet i dobrze się stało. The Hermin, teleport do sklepu. A użyjmy sobie. To jest mega fajne. To możemy sobie kupić i taki sobie użyć. The Ward. Może być przydatny. Nie musi, może być. Dobra. I tutaj był. Bez zabierzemy to, nie? Zwiększenie sobie obrażeń, soul hatchik za darmo.
Ej, kurde, nie chciałem ci pozbierać. Miejś wiśnie. Byłeś już w sklepie. Nie skorzystasz ze sklepu. Niech się Bumbo nakarmi. Niech będzie kozakiem potem, tak? Okej. Dobra. Majzak. Isaac. O, że tutaj. Czy wiecie, że już mam przegrane 230 godzin? To bierzemy bez dwóch zdań. To mi w ogóle do rozrachunku zwiększy jeszcze bardziej. I idziemy na tą ciemną stronę mocy. Popatrzeć, jak to tam będzie. Ale tak kontynuując wątek, zdajcie sobie sprawę, że ja mam już ponad 230 godzin przegrane tak mniej więcej w Isaaca. Pewnie miałbym więcej. Tak szczerze, bo to jeszcze u znajomych grałem. Też. Ojej. Dużo życia mam. Bardzo dużo życia. Power rate up. Mega dużo w porządku, dobra, lecimy sobie tutaj w prawo. Okej. Kamień z X-em. Skrzynka, w skrzynce mamy bombę. Mogły być jakieś chociaż item. Jestem bardzo chciwy. Ja to tak zauważam. Mógłby być item. Zawsze by mógłby być. Okej. Podwójna bomba i pojedyncza. Dobra, bomby te mam maksymalne przecież. Nie muszę ich zbierać przecież. Specjalnie się wracać po nie. Magic Mushroom? Od kiedy to grzyby? Aha, przecież tutaj nigdy nie było grzybów. Okej, rozumiem. Nie wiem czemu, drugi twórco, zmieniłeś tutaj to na grzyby. To już by coś z nich mogło wylecieć i dałeś jaką ten wskazówkę. Conquest. Okej. Nie wiem, skąd mi ta moneta wyleciała, ale nie mam zamiaru narzekać. Okej, co mamy? Nie chcę po niego. Bierzemy. Anarcho is broke. Nie. Dobra, używamy. A tutaj coś. Idziemy jeszcze tam do tej biblioteki, czy jak to się tam zwało. Do czerwonej areny też się przejdziemy. Pytanie, czy będziemy chcieli iść na Haasza. Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej jestem na tak, żeby się przejść do Haasza. O. A niestety tutaj mnie nie rozwaliło 5 na raz. Perks! Dobra, to możemy zrobić tak. I zrobi się tak. Tutaj mamy 3 skrzyneczki, zobaczymy co w nich będzie. Zbieraj Bumbo. Jak nie, to ci na haszu nakarmimy. Nie, Magician. A bo czy warto iść na tego hasza? To jest tylko przedłużanie rozgrywki. A to więcej itemów. Może nam się coś tam trafi fajnego. Dobra, idziemy na hasze, o ile zdążymy. Jeszcze nie wiadomo, czy zdążymy w te 3 minuty tutaj ugrać. Bumbo już w swojej ostatecznej formie zaczyna siać rozpierdziel, czy tam coś tam. Chaos,
wśród przeciwników. Okej. Kolejny klucz, lecimy sobie na dół. Okej. Patrzę tutaj. Złote bomby! Na nic mi się nie przydadzą. Szersze demedziczne sobie zostawimy na potem. Na hasza. Szy gnoju, czemu mi... Boże, co ja się jak wyrażać nie umiem dzisiaj. Czemu mi go zrespiłeś na ten? Dobra, David Room. 6 pająków. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wypadło mi aż tyle pająków z 3 skrzynek. Przeważnie tylko w jednej, maksymalnie w 2 było, ale nie w 3. Do sklepu wazimy. Samonaprowadzające się bomby. Nie, to nie są samonaprowadzające się bomby. Poison. Okej. Sakwy niby spoko. Nie potrzebujemy więcej bomb. Jezu, serio? To jest śmieszne. Blachard. Two of Spades. Okej. Więcej kluczy. Używamy. Używamy. Raz. Dwa. The Magician. I to. Na pewno wszystko. A tutaj jest sakwa jeszcze. 33 klucze. Dobre podejście. Używamy sobie tego. Bumbo siada na przeciwniku, już mu robi z dupy jesień średniowiecza. On jest mega, jeszcze mu bomby podkłada. Okej. No i jeszcze śniemy naszego hasza, co? Powinniśmy być w stanie to w miarę bardzo przyjemnie być w stanie to unikać, zwłaszcza, że to się wszystko spowalnia. Robimy tak. Okej. Dobra, mega. No chodzę tutaj! Dobra. Zostaw mi te mszyska. One zawsze lecą, latają w moim kierunku, z tego co widzę. I one znikają po jakimś czasie, czy co? Nie ogarnę, co się z nimi stało. Niby leciały. Nie, to nie zawsze. No cóż, nie wiem, nie znam się. Zresztą, teoria o haszu, kim jest naprawdę hasz, dlaczego jest tutaj Blue Womp? To ma tak chore nawiązania, że może nawet creepypastę zrobić na temat Isaaca. True story. I postaram się taką creepypastę zrobić naprawdę w bardzo klimatycznym... bardzo klimatycznym klimacie, chciałem rzec. No po prostu postaram się go zrobić bardzo, bardzo klimatycznie, tak? Jakby oddać się... to tą creepypastę, tak? Jeśli nie potrafię się wyrażać. Okej. Lecimy tutaj. Ktoś za siebie to gówno robi. Ja powinien zrobić coś takiego. Dobra. Teraz tam już wszystko. Myślałem, że tornado do mnie leci, ale to akurat nie tornado. Mega podejście. Okej.
Dajemy radę. Ciśniemy, 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 ciśniemy. Albo... Dziękuję ci, Bumbo! Mieliśmy lecieć niżej. Tak, mieliśmy lecieć niżej. Przez przypadek bym poleciał do góry z automatu, bo zazwyczaj tutaj idę. Irdorat! No, musimy szukać mikstur, bo tutaj będzie dużo mikstur, które dają na swoje statystyki. Okej. Okay. Słuchacik dodany. Jest jak najbardziej rad z tego powodu. Mhm. Otwieramy jak leci. A szczerze, użyjmy sobie desan. Mam tylko może pomysł, jak szczerze. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mi Bumbo mi tutaj w zamian za hajs mi naprawdę bardzo fajne rzeczy tutaj zrespi. Byłem przeszczęśliwy z tego powodu. Jeżeli tak by się stało. Okej, okay, bierzesz to. Bierzesz to. The Emperor. O, nie musimy się martwić. Dałeś mi skrzynkę. Dużo rzeczy mi dałeś. Raz. Dwa. The Emperor. Hangman. Daleka jestem, boss. Przez całą mapę muszę biec. Nie, nic nie muszę. Kurde, zapomniało mi. W ostatnim momencie stwierdziłem, że fajnie byłoby bombę podłożyć. Okej. Okay. To nie Beliar. Zakładam, że pewnie ciężko byłoby zrobić animację, żeby to był Beliar. No, ale na przykład w Undertale się udało zrobić, żeby to była Toriel. Używamy sobie. I zeskakujemy niżej, hihihi. Piękne podejście. Teraz niestety tutaj będziemy musieli się pomęczyć trochę. Albo... Ale mnie to odrzuciło i ja pierdzielę, nie? Już gnojstwo po prostu. Dobra, nic. Okej. Okay. Raz, dwa. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Mega. No niestety nie dostaliśmy coś, co by mi się tutaj bardzo opłacało. Używajmy, używajmy. Respijmy sobie. Ciekawe, co ty, drogi twórco, jeszcze tutaj dodać, bo widzę, że jeszcze nie dodałeś, albo ja po prostu nie pobrałem nowszej wersji. Ten Bumbo bije tak duże obrażenie jak ja, mając takie statystyki. W tym samym czasie go rozwalił. I jak ktoś mi powie, że Bumbo jest słabym przedmiotem, nie? Okej. Okay. A, klucz najzwyklejszy to raczej... Nie jest jakieś to fajne trofeum. Okej. Okay. Bijemy, 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 klepiemy, 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 klepiemy. Bumbo go tam dobił. Z tego powodu się bardzo, 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 bardzo cieszę. Dobra. Używamy. No nic mi nie dał, no. Dobra.
Dobra, dobra. Aj, troll bomba, epicka troll bomba, co? Zosak. Używamy! I jakbym miał za mało życia, tak? Dobra. Rozumiem aluzję, bro. Bardzo rozumiem. Dobra. Chodzę tutaj. Aj, ty gnoju, co? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ale nie, 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 to żebym musiał jakoś tracić bardzo to życie. No i Lester dał radę, tak? Dał radę, Lester. Ile nam jeszcze postaci zostało? Nie za na postać, Lester. Azazel. Mood. Co to był mood? No to chyba jeszcze tutaj nie do końca jeszcze chyba masz gotowe. No cóż, to najwyżej będziemy czekali na nowsze dersy, kiedy już będzie już ta wersja ostateczna, tak, w twoim wykonaniu. Póki co, trzymajcie się ludziska i dziękuję za oglądanie. Na razie.